Siema, czego jestem Platinum Games, witam was w moim gospodarstwie. Będziemy sobie uprawiać, znaczy siać sobie popron. Użyciem od chłopaków, czy mam powiedzieć, wziąłem na testy małego bracia metodowego z podsiewaczem do poplonów. Taki jakby siewniczek, coś w tym stylu, ale wiecie, do poplonów zamiast. Więc powiem szczerze, no przebiłem jeden przejazd, no też tak wiecie, no fajnie to wygląda. Dobra, wsiadamy do case'ika, bo pod case'a sobie to wziąłem na testy. Mówię, na razie nie będę co do was większym. Bo nie wiem, czy to będzie w ogóle miał jakieś ręce i nogi. Oczywiście navigation. No i tak, wbijamy sobie bieg. Wracamy sobie tujeczkę. Podniesiemy i tak musimy sobie załączyć oczywiście tutaj. Niby ten wysiew cały. Lecimy, no powiem szczerze tak, robota takim zestawem. On dużo bardziej racjonalna niż miałbym teraz uprawiać i siać bezpośrednio siewką. A tu widzicie, można sobie elegancko zrobić. Ja wam zaraz pokażę. Nakosiłem ogólnie, jak wspomniałem w poprzednim odcinku, że pewnie będę miał cały zestaw. I tak otóż się stało. 28 ton soi w magazynie. Tutaj u nas, proszę państwa, sobie leży ładowaczką, sobie podwaliłem i jest, i gdzieś, ile gdzieś, jak widzicie, elegancko ładowaczka już chodzi, wszystko jest elegancko, więc tu już można sobie ogarnąć uwagę. Państwo, tutaj, no dobra, jakieś tam te defekty są, a to już mało ważne. Mamy jest w hali, wszystko elegancko, na razie nie zamykam, z tego względu, żeby nic się nie stało z tym zbożem, czy, no ogólnie to jest pożyczek, tak. Z tym zbożem, że paczek sobie to leży, czego trochę porzucić elegancko, no bo myślę, że gdzieś tak już mniej więcej w granicach listopada to będzie już ogarnięte przez sprzedaży. Więc na razie jest elegancko, parę kasy poszło. Na domu, poigła się rozwaliłem się, poigła pokupywać w oborach. Wiecie, jak kupiłem. Staje oborze, poszło poigła, więc mówię na zapas, żeby zaraz kupię. Ale poigną, no i parę groszy poszło z konta. Takie to życie, niestety. No ale wszystko fajnie jest. Ja ogólnie kupiłem baksa z tym poplonem. Więc zobaczymy, czy to będzie wystarczające, czy to nie będzie wystarczające. Na razie to jest 1,5 tony zasypu, więc no tutaj no, powiem tak. Case ma niby teoretycznie coś udźwignąć, bo uciągnąć to nie ma problemu czymetowego. I powiem szczerze, że będę chyba skorej zakupić takiego gruberka. Muszę się dowiedzieć mniej więcej, jaka cena tego gruberka będzie. Bo powiem szczerze, no to po co mam kombinować i szukać niewątpliwego rybera, chłopakami się dogadać. Myślę, że w granicach 40 tysięcy z tym podsiewaczem. Może nie, no przesadziłem 28-33 chyba tysiącach bym się zamknął z tym ryberem. No bo naprawdę no, to są dwa rzeczy, które robimy naraz, tak? Czyli mówię, prawiamy i zarówno siewamy poplon, więc prawie jest to coś, co mnie to bardzo fascynuje. Zostawimy poplon, bo wiecie, no trzeba agencja powiedzieć, wymaga tego, żebyśmy mieli wszystko na zimę okryte. Więc tu, gdzie mogę, to poplony sobie daję, a po prostu tam, gdzie większość końca będzie, to sobie daliśmy już żyto. Ja się chyba tylko na tym jednym kawałku w tym roku będzie życzyć kukurydza. No zobaczymy, jak to wyjdzie finalnie w tym roku z kieszonką, bo raczej powinno mi tej kukurydzy starczyć. Więc pewnie jeden rok sobie pewnie odpuścimy typowo na kieszonkę. Ale zobaczymy. Na razie wiem, że będzie zasiane. A czy to częściowo pójdzie na kukurydzę, na kieszonkę, to zobaczymy. Więc na razie nie ma co planować. Po tej paszy mamy pełno, tutaj nie ukrywamy, nie ukrywam tego, że naprawdę siana, zarówno siana, jak i siano kieszonki, to muszę trochę pomalować, więc nie patrzcie się na to, że tak troszeczkę chujowo brzmi, nie szkoda mi się, no ale to muszę popalić. Poplonu idzie w chuj. Szczerze, idzie w chuj poplonu. Nie wiem, czy te 500 kilo, co jeszcze chyba zostało.
Mnie w ogóle stać. Nie trzeba domówić. No to jest kawałek. Tu jest kawałek tego pola, więc myślę, że 4 tony trzeba pani to ogląd domówi. Jeszcze. Ogólnie. Ogólnie po 3 zł za kilogram, więc nie jakiś tam nie jest taki duży pieniądz. Wiadomo, że agencja jak się dowali później. Bo jest za szybko puścić. Agencji lepiej nie wchórzać pod tym względem. Więc na razie robimy tak, jak powinno być. Wiadomo, tu nic nie jest robione. To jest typowo popląd zrobiony bez niczego, czyli bez gnojomicy, bez obornika, bez nawozu. To mnie nie interesuje. Temat tylko wyrosnąć, później tylko przeładać. Będzie porzuconym obornikiem. Będzie narzucony obornik na ten popląd i wtedy będzie elegancko będzie przeładany i to będzie już wszystko w temacie. Pewnie troszeczkę tam nawozu damy i gnojomicy i to będzie wsio. Bo to nie będzie owiec. Więc mi to będzie na razie pasowało. Pod tym względem, wiecie, no, trzeba to jakoś kombinować. Ale tak sobie myślałem, jak Gobera sobie wezmę, pogoberuję i się jest ciepło, ale mówię, chłopaki mi zadeklarowali, że mogą mi taki sprzęt pożyczyć. Więc moim zdaniem byłoby to głupotą tego nie wziąć. Zwłaszcza, że to coś w razie czego przy zakupie samym, to by nie było jakieś, mi się znaje, duże pieniądze. 30, powiedzmy 3000. To przypuśćmy nawet, to nie są dużo pieniądze. To jest naprawdę konkretny, masywny sprzęt. Zresztą ja go ogram, jak to wygląda. Ale nie wiem, jaka to jest firma. Tutaj nie będę zgadywał, nie będę tym motywem wszystko. No bo nie wiem. Czy to pisze to, co popiszę na w tym siewniku, to jest Goenz. Nie wiem, to czytać, przepraszam bardzo, nie znam się, podkłada po mnie jest francuski sprzęt. Więc nie wiem, jak to dokładnie fonetycznie powiedzieć. Więc na razie tak jak mówię, to taki fajny sprzęcik, który naprawdę będzie mi tu moim zdaniem w razie późniejszym, jeśli mi się udało kupić to, no to by było elegancko. Mówicie, ja później ten silnik mogę zdejmować i mogę sobie to po prostu tym gruberem poprawiać, bo była możliwość tak 2,5, 2,8, chyba nie, 3, nie, 2,5, 2,7, 2, albo 2,8 i no i właśnie 3-metrowy. No mówię, tutaj nie mogę się, nie muszę nie głęboko tego robić, to jest tak gdzieś robione na jakieś 15 centów, 12, w zależności jak tam się ułoży ziemia. Wiecie, podplon, tu tylko mówię tyle, żeby zazieleniło się, żeby nie przyjebali się w agencji. No co, w następnym odcinku będziemy już prawdopodobnie uprawiać. Tak, będziemy na pewno uprawiać, ale bezokopcem, bo chcę na najszybciej to robić. Będę bezokopcem już uprawiał właśnie pod szynżyto. Powiem szczerze, dość ambitnie, bo nie będę robił tylko teleżówką, nie będę niczym cudował, tylko paduję bezokopcem, zobaczymy, czy to wypali. Wiecie, no, będę korzystał, też się staram, czy może tego nie przełajać tej ścieżki. Ale no dobra, jak fizyk, zobaczymy co to będzie. Jeśli nie zapychało się, no to wiadomo. Mnie coś będzie, pewnie trzeba zapiąć puk i połachać. Ale jeśli nie, no to ja sobie bez okopcem to będę po prostu oprawiał. Jak najlepiej to wyszło, jak najszybciej, bo ten termin naprawdę mnie gonił. Sieczkanie niestety jeszcze inaczej, sieczkanie jest zamówiona. Tutaj do cięcia. Mnie samo je zna. Włącz sieczkania, nie będę jeszcze z tymi innymi sieczkaniami. Że tam kawałek właśnie tutaj z budynkami będzie wystarczający na to, żeby to ściąć. Jakieś szumki niestety nie udało mi się ogarnąć silosu, który chciałem, żeby to robił silos. No tak to po prostu wyszło, że no, nie dało tego możliwości. I po prostu nie będę oszukiwał. W tym roku będziemy musieli znowu być na takich malutkich silosikach. No i nic na to człowiek nie poradzi. Rzepaczek elegancko tutaj wychodził. Dobra, to już nie mam co cudować. Jedziemy, zobaczymy, czy w ogóle tych nasion troszeczkę mamy. Mam nadzieję, że jeszcze coś tam tych nasion mamy, bo jeśli nie, to będę w tupie. Szczerze mówiąc. To muszę sobie zapiąć. Kurwa, gdzie ja mam teraz ogólnie sprzęt cały odnośnie tego. Wiecie co? Wiem, że to jest realne. Ale nie chcę mi się teraz
tracić czasu, upływa te 200 litrów. Nie przygotowałem się, tak szczerze mówiąc. Nie będę wam ciemnoty wciskał, bo nie przygotowałem się tak, jakbym sobie tego życzył. Więc po prostu idziemy kupić bezpośrednio sobie nasiona. I tak to po prostu nieraz wychodzi, że człowiek źle obliczy, tak? Więc no, niech już tak będzie. Miało być to 3 tony po 3. Tam. Żeby sobie odliczyć jeszcze ile. 3 tony po 3 to ma 9 tysięcy minus 2, to ma powiedzmy, że jakieś 7 tysięcy jeszcze odejmę sobie za tą, bo niech to tak będzie, tak? Żeby nie było. Wiecie, nie chcę mi się już z tym bawić, niech to już tam będzie, wiadomo, realność miała być realnością, ale jeszcze ja chcę to robić. Po prostu to ogarnąć. Więc nie będę kombinował, nie będę cudował. Teraz nie jest tak, że ja sobie nieraz przygotuję. Wszystko i to jest elegancko. Nieraz tak po prostu bywa, że też trzeba to. Czemu nie mogę teraz? Może też sobie nieraz to nauczniku po prostu zrobić, tak? Jeśli mi braknie, to mi braknie, tak? Będę teraz świerował, włączał, przewoził tego niby na. Sama samochodem przy czymś. Kurwa, wciąć się. No i tak nie. Wiecie, no dla was może to być czas. Nie powinno się tak robić. A dobra, już bądźmy. Nie bądźmy aż tacy realistyczni, bo byśmy się to chyba zajebali, krótko mówiąc. Nie będziemy się oszukiwać. Myślałem, że tego poblonu będzie trochę mniejszło. To poblon jest. Będzie mnie szło może troszeczkę więcej jakiegoś rzepaku, tak? A tu jednak tego idzie w ogrom. W ogromnych ilościach. To nie jest mało. Prawdę mówiąc. Więc tak trzeba jakoś tu wszystko. Z tym razem będę wiedział, że naprawdę trzeba mieć tu porządny tonaż poplonów. No i wtedy będzie elegancko, tak? Więc 7400 wyszło mi poplony, więc jeśli mi w ogóle ich starczy. Teraz patrząc, bo jeszcze mamy poplon po soi, no i chyba na dzierżawie będzie jeszcze poplon zrobiony. Znaczy nie dzierżawie, tylko przepraszam, na nowej działce. To poplon będzie pewnie jeszcze oganiany, bo taki mam zamiar, tak wyjdzie, zobaczymy. No patrzcie, 70%. To leci normalnie aż miło. Ale to by w sumie nawet było, wiecie, do czego zajebiste? Do przesiewania traw. Bo to jest też, można przesiewać sobie ten tawik. Więc? A, ogólnie tak, jak powiedziałem, jeszcze nie pokazałem tego. Wiecie, no to jest taki fajny. To jest chyba na ilu stopkach? 4, 8, nie, 4, 7, na 11 tych łapkach, na takich sprężynach, więc powiem szczerze, no, fajnie to wygląda, nie powiem, że nie, fajnie to wygląda, więc powiem szczerze, no, będę się chodzić dogadać z chłopakami, no i może to podesłupkę na tą wezmę. Jeśli by taka możliwość po prostu była. No bo patrzcie, no jest dość naprawdę fajnie, to szybko idzie. A chyba sobie muszę jeszcze zobaczyć, aby poplony było siewane siepką. Czy by tego było mniej szło, czy więcej? Też ciekawe. Tutaj trzeba się będzie dość mocno zastanowić, jak to będzie miało wyglądać, ale chyba z tego, co mi się kojarzy, to jest chyba, że tylko lejista, kurwa. Czy nie? Tak. Więc naprawdę jest sprzęt takie, co są zajebiste. No w jednym elegancko robota idzie. I czeka, przyjdzie to patrzeć za takim czymś tylko do talerzówki.
Dobra, odbudować krężówkę, by też może było. Też fajnie, by trzeba takie coś poprawne robić. Takim czymś. Ale zajebista sprawa. No bo co, tu mamy łapy, tam jeszcze są talerze. No i z tyłu ten ciemniczek. I to jest wszystko wystarczające. Fajny patent. Dobrze, to wziąłem, testowałem, znaczy testuję. No i powiem chyba szczerze, ten patent trzeba nie tu pomyśleć o tym. No teraz tak, no, musimy teraz po... czy potalerzować, czy po... czy gubelem przyjechać. I jeszcze, 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 jeszcze. Więc to jest dodatkowo paliwo. Więc tam tu mamy za jednym strzałem jedną, można powiedzieć, że robotę zrobioną. Więc to jest bardzo, bardzo fajny sprzęt. No dobra, że tego idzie pełno, bo to jeszcze, patrzcie, 600 kilo zostało. Nekko z hakiem. Połowa poszła. Więc naprawdę tego to idzie. Ale chciałem wam coś z jednej strony pokazać coś innego. Pod tym względem, żebyście mieli jakieś fajne tutaj takie inne baczenie na to, jak to wygląda to wszystko. No mi się zdaje, że to jest fajne. Ta maszynka. No i na tym mówię, na testy zamiast mi to pasuje. Muszę tak ogólnie jeszcze tawy ogarnąć. Tylko teraz nie wiem, czy na łącznikowym będę jeszcze pokazywał tawy, bo powiem szczerze, że chyba zajebiecie, krótko mówiąc, z tymi tawami. Bo to wszystko tawy, tawy, tawy. Ale niestety, no życie takie są, takie jest życie, jak się ma hodowlę. Niestety. No i te tawy muszą być zrobione. Nie wiem, czy to teraz, pewnie teraz nie będę robił siano, tylko pewnie będę robił ryzmę pewnie siano kiszoną, które będę robił. Żeby trochę tą przyczepę ogarnąć, bo pewnie też będzie to ostatni rok, w którym robię ryzmę, w sensie tą przyczepą. Bo też pewnie będę chciał pokombinować, kupić większą przyczepę, z tego względu, że w tym roku miałem jechać na odwłodzi kukurydzy do znajomego właśnie, który będzie mi ciął. Żeby kiedyś ogólnie to ciął. No ale z tego względu, że po prostu czy nie znalazłem jakiejś fajnej przyczepy. Która była, jedna przyczepa, która była fajna, to poszła, a po drugie ona była w chuj dobra, bo ona kosztowała ponad 100 tysięcy. Wiadomo, wycięłoby mi się to pewnie w ciągu 3 sezonów. Tak sobie przypuszczam, na spokojnie. Ale jednak na razie nie w tym momencie, bo musiałbym jeszcze mieć większego konia, ewentualnie takiej mocy mniej więcej jak jest klas, z tego względu, że to już wyczepa jest dość masywna, to jest chyba 14 nawet, by tam szczepa była, 14 metrów sześciennych, 14, to nie wiem jak to dokładnie by pan rozmawiać, więc mówię tutaj, nie będę cudował i no, w tym roku nie kupię. Odpuściłem. I po prostu być może ona będzie, ona po prostu może zawita w przyszłym sezonie. Tak to można powiedzieć. To tylko tyle mogę powiedzieć. Niestety. Takie tu, jakie proszę Państwa, to sobie mogę już poprzecznie robić. Pamiętam, że stawiam tak, chyba mam teraz szczelo pokręcić, ale myślę, że dla mnie później ja się muszę po prostu tego. Kurwa, nie nam się zajebiście. Te szczeczki są jakieś, kurwa, jest. Chyba mi zajebnie odpłynę. Coś w tym gruberze. A to jest maszyna testowa, więc oni się muszą z tym też liczyć. Chyba widzę, że w ogóle już pusty siemnik dobry, jak jednolek to leży. Tym przyspieszarzem, nie wiem, czy to jest przyspieszarz czy coś, ale to jest tak zajebiste, że to jest szok.
kurwa. Nie stać mi tego, nawet tutaj. Stąd to pewnie pójdą mi na ten kawałek, aby. Patrzcie. Czemu jesteście mi zastać? Ja pierdzielę, raz mi łapie. Może ktoś mi napisać, czemu to się kurwa tak dzieje? Z beczką tak samo jest. Z... Beczką jest to samo, znowu sami to jest to samo, z nasionami jest to samo. Ja kurwa tego nie ogarniam. Czym to jest powodowane? Ja kurwa klapki nie otworzyłem, ja pierdolę. No trudno. Patrzcie, widzicie moją nieudolność. Pod tym względem i tyle. Dobra, teraz sobie muszę pomyśleć, jak to teraz zrobić. Jechać ciągowo, tak? Czy... No bo tak... Dobra, ktoś tam jest GPS, to... Ja sobie to na GPS-ie przejadę jakoś. To jest popłyn, to jakby tego nie zrobić, to... O Jezu, tak. Popłyn to wiecie, jakby tego nie zasiadł, to będzie dobrze. Na nasionka i to będą w ziemi miały przerobione, więc no, jakoś tam będzie miały to wyglądać. Prawdę mówiąc. No i to jest robota. I to jest, proszę Państwa, przepiękna robota. Mnie to bardzo satysfakcjonuje. Czekajcie, mogę? O, poprzednika trzeba będzie dużego zrobić. Tutaj, no ale to nic. Ale patrzcie, no, to jest zajebista sprawa. To jest są maszyna, która robi dwa rzeczy raz. Taka coś trzeba to inwestować, bo już mi się z tego spodobało. Tego są testy, to są bardzo ważne rzeczy, które są testowane dla mnie, bo to naprawdę ułatwi mi i usprawni mi robotę. Ktoś powie, to nie się proponu, no ale jak wspomniałem, ja próbuję dać miarę, ale nie wiadomo, że agencja wymaga tego, żebyśmy mieli 80% okrywy zimowej zrobionej z upraw, czy poplonów, czy czegokolwiek, więc no to trzeba spełnić po prostu. Więc to, no, no, to tak trzeba po prostu o tym myśleć. Żeby tam jakoś miało więcej nogi. Ta ukrywa już zimowa, najlepiej to z poplądu zrobić, tak? No to wiadomo, że kowalita, no nie przytrzymałaby tej zimy. Bardziej myślę, że to gorczyca, sanadera już też niekoniecznie. Gorczyca, z tego co ja pytam i wiem, to chyba czy gorczyca by też może to przytrzymać. Wiadomo, to później to będzie miał jakiś tam cud, miód i orzeszki pod tym względem. No, ale też... Aż cokolwiek w sumie patrząc, co też by się przydało, ale chyba na pewno mi się... W 90% tak zdaje mi się, że rzadko kolejstwa nie dawałaby się na typową zimówkę jako ten saladera, może, ale też nie wiem. No co by to mogło pasować tak naprawdę? No, rzepaki jedynie chyba z tego, co mi się kojarzy. Że niektórzy robią właśnie w obronie rzepaków. Też kurwa jest abstrakcją dla mnie. No ale w sumie sumarum okrywa zimowa jest, tak? Więc to nie jest tak źle. Słonecznika może jeszcze będę. Ale chujbie, nie wiem. Szczerze mówiąc, nie mam zgadywał, z czego można zrobić tak typowo poplunówkę na zimę. Może popatrzeć. Poczytać sobie i się dowiem wtedy. Ale patrzcie, no to jest coś kurwa pięknego. Taka robota to aż mi się marzy. Piękna robota idzie. Elegancko. Dwa roboty robione naraz. O, wymaga wapna. Ja tego nie zwróciłem uwagi. O, proszę Państwa. No to nic. Rozumiem. To się da wapno po NATO i wtedy się przełoża i najwyżej i jak się dobrze udało w lutym? Warto, bo to czekaj.
Jeśli owiec bym chciał siać w kwietniu, więc powiedzmy, że warto bym się mogli dać te 3 tygodnie, by się poleżało i gnojowice później dać, czy nawóz. A nie, to nawet nie będziemy dawać na gnojowicy, nie nawozu, tylko na gnojowicy i ogrodnika, tylko będziemy dać nawóz, damy i będzie git. Dobra, w dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek się spodobał, to zapraszam w komentarz. Dzięki za oglądanie i do następnego odcinka. Na razie, cześć.